Javier Irureta. Po długiej zawodowej karierze Javier Irureta wrócił do Getxo, gdzie nadrabia czas spędzony z dala od rodziny. Jako piłkarz był pracowitym pomocnikiem lubiącym strzelać gole. Ma na koncie 344 mecze w Primera División. Jako trener pracował wiele lat, korzystając ze swojego zdrowego rozsądku i spokoju, nigdy nie chcąc być w centrum uwagi. Przechodził z jednego klubu z północy do drugiego, prowadził wiele zespołów, ale to w Galicji stworzył jedną z najlepszych drużyn w swojej karierze i w dziejach Deportivo La Coruña. Jego kariera tworzy część historii La Liga. Jest w czołówce trenerów z największą liczbą meczów w Primera División. Prześciga go tylko Luis Aragonés. Godzę się z tym, że lata mijają. Mam teraz 70 lat i wszystko wspominam z sentymentem. Te małe kropki tworzą większy obraz, od jednej do następnej. To pozwala cofnąć się w czasie i na nowo przeżyć niektóre momenty. Uważam, że Bilbao oferowało mi więcej możliwości. Dostałem szansę trenowania i bycia bliżej niektórych spraw. Spędziłem wiele lat poza domem. Pracowałem w A Coruña, Vigo, San Sebastian, ale moja rodzina zawsze była tutaj. Odniosłem sukces w kilku miejscach i myślę, że za to jestem tam lubiany. Najlepiej wiodło mi się w Galicji. Są też miejsca, w których mają o mnie zapewne inne zdanie i uważają, że zamiast pomagać, traktowałem innych z góry. Generalnie uważam, że ludzie lubią mnie za to, że byłem dobrym człowiekiem, ale nie doceniają innych aspektów. W tamtych czasach futbol był bardzo instynktowny i ekscytujący. Pamiętam czasy mojej gry w Atletico Madryt. Rozgrywaliśmy finał Pucharu Interkontynentalnego, a ja strzeliłem pierwszego gola. Ayala strzelił drugiego i pokonaliśmy Atletico Independiente. Zostaliśmy mistrzami świata, nie zostając nawet mistrzami Europy. Z czasów Atletico mam kilka dobrych wspomnień, głównie z meczów przeciwko Barcelonie Rinusa Michelsa, z Cruyffem i Neskensem w składzie. Neskens praktycznie zawsze mnie pilnował. Raz wygraliśmy z nimi 2-0, a ja zdobyłem dwie bramki. Wtedy Michels powiedział: świetnie, ale przecież Cruyff nie grał. W tamtym sezonie w rewanżowym starciu zremisowaliśmy 2-2. Wtedy Cruyff już grał, a ja znów strzeliłem dwa gole. Cruyff też zdobył dwie bramki. Oba mecze zostały rozegrane w marcu, więc w miesiąc strzeliłem Barcelonie 4 gole. Gdy moja kariera zawodnicza dobiegła końca, zacząłem się zastanawiać, jak pozostać w świecie piłki. Kursy trenerskie były organizowane niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Pracę zacząłem w młodzieżowym zespole z Getxo i młodzieżówce regionu Biskaya. Mi primer camino y mi inicio en el
en la carrera de entrenador. Stadion w Getxo nazywa się Fadura. Tam prowadziłem pierwsze treningi, odprawy. Wszystko się tam zaczęło. Tu jakieś 30 albo 40 lat temu przemówiłem do grupy dzieciaków, która została stworzona z naboru. To niesamowite. Graj uczciwie na boisku i poza nim. Graj uczciwie dla całej szatni. Eskerik Asko, czyli dziękuję. To niesamowite. Najbardziej zaskoczyło mnie to, z jaką uwagą byłem słuchany. To był pierwszy raz, gdy wszedłem do takiej szatni. Czułem, że otoczono mnie szacunkiem. Estaban atentos i tal, i con un respeto, i eso me... To dało mi motywację do pracy. Tu nabyłem bardzo ważnego doświadczenia. Muy formativas para mí también y bueno, para además cuando los chavales te veían como un ídolo. Pues mira, no ves cuando veo una cosa de esa ya puedo. Gdy widzę coś takiego, mówię, patrzcie, numer 3, numer 2 tutaj, numer 4 i numer 5. No hay 5. Nie ma numeru 5. Ty atakujesz tutaj. Oye tú, ataca por aquí, pero tú. Doradzanie im od samego początku jest bardzo ważne. Piłka nożna to nie tylko najwyższa liga, prawda? Nie każdy zagra na najwyższym poziomie, ale mając nadzieję, wiedzę i ciężko pracując, jest to możliwe. No todo el mundo va a llegar, ¿sabes? Pero teniendo fe y trabajando y teniendo constancia, pues se puede llegar. Wiem, że mam na koncie 613 meczów w Primera División, ale wiem też, że ktoś ma więcej. Luis Aragonés ma ponad 700. Tego wyniku raczej nie pobije. To była niesamowicie ważna osoba w świecie piłki. Jako piłkarz był trudny do pokonania. Jeśli miał cel, walczył o niego do końca. Widziałem jego drogę od piłkarza do trenera. Widziałem jego przemianę, gdy mówił do piłkarzy. Przede wszystkim, w jaki sposób mówił. Jako piłkarz był dość szorstki. Przeniósł obsesję na punkcie wygrywania na fundamenty piłkarskie. Esas frases que decía ganar, ganar y ganar.
Mój pierwszy rok w Sestao to występy na poziomie Segunda Division B. Jeździłem sporo do Figueras, do Galicji. W tym klubie widziałem wielkoduszność piłkarzy. Widziałem, jak pracowali. Na przykład Primi, kapitan zespołu. Wszyscy byli zawsze zaangażowani i dobrze się rozumieli. Y muy, muy, muy favorables a hacer casi siempre buena camaradería. Był drugim ojcem. Tak, jego uwagi były trochę sarkastyczne, ale był jak ojciec. To był wspaniały człowiek. Złościł się jak każdy, ale nie był złośliwy. Zespół czuł się z nim dobrze. Później przeniósł się do Logroñés w Primera División. Na tym poziomie spędził już resztę kariery. Grałem u niego na początkowym etapie jego trenerskiej pracy. To bardzo mi pomogło. Miał duży wpływ na to, jakim trenerem jestem ja sam. Zadzwonili do mnie z Logroñés. Praca tam była świetnym doświadczeniem. Wiedziałem, że będzie bardzo trudno. We wcześniejszym sezonie wszystko wskazywało na to, że zespół będzie bronił się przed spadkiem. Oczekiwania były zbyt wysokie. Ludzie wierzyli, że Logroñés może być mistrzem. Wiele mnie to nauczyło. Realia futbolu są takie, że musisz walczyć o zwycięstwo w każdym meczu, w każdym sezonie. Que te lo tienes que ganar cada año y cada partido. W Oviedo zacząłem myśleć jak trener, więc pierwszy raz przeprowadziłem się tam. Mieszkałem tuż obok Estadio Carlos Tartiere. Tienes que estar residiendo donde estás. Y entonces fue mi primera vez que ya me desplacé a Oviedo y vivía enfrente del Carlos Tartiere, el campo. W moim drugim sezonie w Oviedo udało się awansować do Pucharu UEFA. To na zawsze zostanie tam zapamiętane. Spędziłem fantastyczny rok w Racingu Santander. Miałem trzech piłkarzy ze wschodu. Popowa, Zygmantowicza i Radczenkę. Quique Setién był kapitanem. Quique Setién era el capitán. Javo. Od Irurety nauczyłem się rozumienia gry. On zawsze wstawiał do składu zawodników, którzy sami ją rozumieli. Dzięki temu miałem wokół siebie piłkarzy, którzy myśleli podobnie. A mí siempre me gustó porque me rodeó de futbolistas que pensaban como yo. Mieliśmy dobry sezon, po którym Irureta odszedł do Atletico. Al terminar él se fue al Athletic Bilbao. Tenía contrato más con un año más. W Racingu miał chyba jeszcze rok kontraktu, ale rozwiązał go i wybrał klub, w którym występował jako piłkarz. Traktował to jako życiową nagrodę. La ilusión de su vida, supongo. Me llama un candidato. Mieliśmy wtedy dodatkowe rozgrywki. Graliśmy w Pucharze UEFA, więc trzeba było równo rozłożyć siły. Mierzyliśmy się z Newcastle United, liderem Premier League. Wyeliminowaliśmy ich. Później graliśmy z niesamowitą Parmą, z Zolą i wieloma świetnymi graczami w składzie. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 1971 roku w Lezamie. Ja byłem trenerem od przygotowania fizycznego, on wtedy był piłkarzem. To trwało 5 lat. W sezonie 94-95, gdy przychodziłem do Atletiku, on i Iribar, trener bramkarzy, już tam byli. To ważne osoby. Byłem dumny, gdy Javier chciał, żebym został. Niestety nie zakończyliśmy sezonu razem, ale powstało tam coś ważnego. To go ukształtowało. Widziałem, że środowisko nie akceptowało mnie z jakiegoś powodu.
tomé la decisión y dejé el equipo. Opuściłem klub. Son lecciones que se aprenden y que muchas veces... To była nauczka. Często chcesz być w pewnym miejscu, ale tamtejsi ludzie cię nie chcą. No parece que para los demás es lo mismo. Poszedłem do Realu Sociedad po tym, jak zremisowali u siebie z Barceloną. Zaskoczyli mnie, ale zgodziłem się. Zacząłem pracę we wtorek lub w środę, a w weekend graliśmy z Walencją Luisa Aragonesa. Wygraliśmy 1-0. Valery Karpin był najlepszy w Realu Sociedad. Był przykładem. Karpin era la leche. Do Celty Vigo trafiłem w trudnym momencie. W ostatnim meczu sezonu 96-97 grali o utrzymanie. Pokonali Real Madrid Fabio Capello 4-0 i uratowali się. Po sezonie przejąłem ich. Rok później zakończyliśmy rozgrywki na 6. miejscu i awansowaliśmy do Pucharu UEFA. Byłem tam szczęśliwy, ale zaoferowano mi tylko roczny kontrakt, choć chciałem dwuletnią umowę. Y bueno, pues ellos en la directiva que no, y que no, y que no. Y entonces es cuando... Wtedy Deportivo zaproponowało mi dwuletni kontrakt, więc przyjąłem ich ofertę. Y me voy al Deportivo. Spędziłem tam 7 lat. Mieszkałem w tym hotelu. Hotel był moim domem. W Depor czułem się szczęśliwy. Do tego pokoju przychodziło wiele ważnych osób. Podobał mi się od samego początku. Stąd rozpościerają się piękne widoki. Pogoda jest niesamowita. Widać całą zatokę i plażę. Venía mucha gente aquí habitualmente, gente, digo, reconocida, etcétera, etcétera. Pues vine aquí y el primer día me gustó y los 7 años estuve aquí. Y como ves, pues tiene buenas vistas, con buen tiempo está fenomenal. Ves toda la bahía, ves la playa. Y estoy muy cerca también del campo. Stadion. To odpowiednie miejsce. Es un sitio muy, muy apropiado desde mi punto de vista. Czułem się tu dobrze i bezpiecznie. Widziałem hotelową obsługę, na przykład Gerardo, kelnera. Każdego ranka na śniadaniu i każdego popołudnia. Na szczęście wiele osób było kibicami. La suerte además que tenía que eran aficionados muchos de ellos al fútbol y deportivistas todos.
austero. Stąpał twardo po ziemi i był przyjazny. Traktowaliśmy go jak członka rodziny. Zresztą w taki sposób się z nami po raz pierwszy przywitał. Był jednym z nas. De trato familiar. Para nosotros era como de la casa, uno más. Noc po porażce zwykle jest długa i pełna przemyśleń. Mam wiele wspomnień, na przykład wypuszczony z rąk tytuł mistrzowski i słynny rzut karny Dziukicia w doliczonym czasie. Es verdad que también aquí se vivía un poco también que con el recuerdo de que me parece que fue en 94, ¿no? Pues había estado con el título de la liga en la mano, ¿no? El famoso penalti de Yuki. Y la gente un poquito, ya sabes, todo el mundo... Oczekiwania były większe. Mogliśmy wygrać. Se puede ganar. Riazor para mí es lo más. Riazor to najlepsza inspiracja w mojej karierze. Uwielbiałem ten stadion. Dawaliśmy ludziom radość. Wyobrażacie to sobie? Z Fadury, gdzie widzieliśmy się na początku, zawędrowałem aż tutaj. Imaginarte, ¿no? De aquel pequeño Fadura que habíamos visto en el inicio, aquí está luego el Champions, en fin, todas esas. Później przyszło mistrzostwo i wszystkie inne wydarzenia. Dla mnie przejście na Riazor to oddanie się kibicom, przyjęcie wszystkich rytuałów. Ante su afición, ante el estadio y todas esas. Przed meczami modliliśmy się wszyscy. W zespole mieliśmy też trzech muzułmanów. Un padre nuestro siempre antes. Y era muy curioso todos juntos así. Y teníamos igual hasta tres musulmanes. Widok Riazor, pobyt na ławce, wyjście na boisko, to wszystko daje ekscytację. Kibice byli wtedy wspaniali. Później już chyba nie było tak dobrze. Podczas 7 lat mojego pobytu tutaj, Real Madrid nigdy nie wygrał na Riazor. Chavo był bardzo dobrym trenerem. Pomógł nam grać na najwyższym poziomie. Jak na Deportivo, nasze wyniki były świetne. Zwykle graliśmy ustawieniem 1-4-2-3-1. 4-2-3-1, no. W bramce grał Kamerunczyk Songo. Był niezwykle odważny między słupkami. W obronie grali Manuel Pablo, Donato, Naibet i Romero. Przed nimi Mauro Silva, mistrz świata z 1994 roku. Wielkie doświadczenie. Tuż przed nim Flavio Conceição. Silny zawodnik, ciężko pracował. Flavio Conceição era un hombre muy fuerte, con un tiro de media distancia grande, bueno, pero muy trabajador. La línea de tres, digamos, jugaba Víctor. W drugiej linii Víctor Sánchez de Amo przyszedł do nas z Racingu. Grał z Jalminho i Franem. Lo firmamos nosotros. Z przodu był Roy Mackay. Jalminho, más o menos, y Fran. Y arriba jugaba Mackay. Era un equipo to był typowy zespół z młodymi zawodnikami i kilkoma weteranami. Complementación de jóvenes con gente un poco más veterana. El
el equipo, yo creo que a raíz del primer gol... Po pierwszej bramce zespół zaczął dominować. Makaj dołożył drugą bramkę i wszyscy zaczęli się cieszyć. I se hizo un segundo gol por parte de Makaj i bueno... La gente disfrutó, la gente se tiró. Kibice wbiegli na boisko, zawodnicy nie mogli zejść w okolice ławki rezerwowej. I luego hasta volver a la caseta y es en la caseta cuando ya estuvo fantástico ahí en el playa, etcétera. Bueno, muy, muy, muy bien. Nasz przyjazd na Bernabeu dodał mi pewności siebie. Było tam około 10 tysięcy kibiców Deportivo. Powiedziałem zawodnikom, że nie możemy ich zawieść. Przywieźli ze sobą determinację i siłę, więc będą nas wspierać do końca. A esto no se les puede defraudar, ¿eh? Estos con el impulso que han venido y con la fuerza que han venido desde La Coruña, estos nos van a estar animando hasta el final. Ta noc była fantastyczna dla każdego kibica Deportivo. Wszystko było wspaniałe, nawet okoliczności, w jakich się tam znaleźliśmy. Byliśmy jak Kopciuszek, który przyszedł na bal zorganizowany dla Realu Madryt. Zagraliśmy świetnie i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Graliśmy na ich poziomie, na ich stadionie, więc zasłużyliśmy na puchar. Merecedores de la Copa, ¿no? Kibice Deportivo do dziś wspominają to osiągnięcie. To jeden z najlepszych momentów tamtej ery. Nie miałem czasu i okazji, by odpocząć. Nie zawsze w trakcie mojej kariery trenerskiej przychodziły zwycięstwa. Nie ma trenera, który wygrałby wszystko. Na początku prowadzenia zespołów w Primera División miałem problemy. Zdarzało się, że prezydent klubu nie rozumiał gry. Trzeba było być w tym klubie, by to zrozumieć. Te liczby coś znaczą, tylko Luis Aragonés ma na koncie więcej meczów w Primera División. To coś znaczy. Jestem wdzięczny temu miastu, klubowi i w szczególności zarządowi. Jestem wdzięczny Augusto León Doiro i wszystkim pozostałym. Wykonali niesamowitą pracę, szczególnie pod względem finansowym. Wielki wysiłek w tak ważnym okresie. Hombre, barrito! To nie działo się tylko wtedy, gdy się tam pojawiłem. Oni robili to już wcześniej. Świetną pracę przed moim przyjściem wykonywał trener Arsenio Iglesias. Klub zasługiwał na rozpoznawalność. To jest wszystko tak nowe i tak. To jest bardzo transformowane. Sí, señor. Al vestuario de... Sí, sí. He encontrado mucha gente... Spotkałem wielu dobrych ludzi w świecie futbolu, wielu zawodników. Jestem dumny z tych przyjaźni. Wielu moich przyjaciół odnosi sukcesy. Valverde, Sergio Setién, Mendilibar, Gracia, Jokanović. Cieszę się, gdy widzę, jak moi byli zawodnicy rozwijają się. Mam nadzieję, że korzystają z moich lekcji.
que vayan nie tylko z moich, bo mieli też przecież innych trenerów. Digamos, de, życzę im sukcesu. Digamos, de las enseñanzas que les hemos podido proporcionar, no yo, sino otros entrenadores también, y que estén triunfando. Mam nadzieję, że któryś z nich prześcignie mnie i będzie miał na koncie więcej meczów w La Liga niż ja. Estén en esa lista, me superen a mí y tengan más partidos en primera que yo mismo. Wersja po...